Został zbudowany w latach 40. XIII wieku jako nadgraniczna warownia, znajduje się sześć wykutych w skale przepastnych studni. Jedna z nich okryta jest sławą szczególną. To studnia niewiernych żon, z którą związane są makabryczne historie pochodzące z czasów, kiedy począwszy od roku 1453 przez 250 lat panował w zamku potężny i bogaty ród Nosticów. Ponure dzieje studni wzięły swój początek od Kaspara von Nostic, który pierwszy utopił w niej niewierną małżonkę. Ale najbardziej znana historia związana jest z jednym z ostatnich Nosticów władających Czochą, Joachimem. Joachim miał bardzo piękną żonę, Ulrikę. Kochał ją niezmiernie. Ale na drodze ich szczęścia stały jego podróże, bo był posłem króla Prus na dworze króla Francji. Z tego powodu często go tu nie było, musi być daleko, w Wersalu. Pewnego razu tak się okoliczności wszystkie źle złożyły, że nie było go tutaj przez ponad półtora roku. Kiedy taki stęskniony wracał, służba wybiegła z zamku, zatrzymali go na moście przed wejściem, donieśli mu, że żona go w tym czasie zdradziła. Bo to były takie czasy, że żony wtedy jeszcze zdradzały. Żona nie mogła się wypierać. Koni był chłopczyk malutki, dowód tej zdrady. Tutaj właśnie w tej sali siedział przez całą noc, otoczony dookoła świecami, rozmyślał, bo sprawa była bardzo trudna i skomplikowana. Tutaj nie chodziło o taki banał, czy wybaczyć zdradę. On by to zrobił, ale w jego rodzie obowiązywał bardzo okrutny zwyczaj. Kodeks honorowy, no i zgodnie z nim surowo się obchodzono z tymi niewiernymi żonami. Ponad jeziorem noc głęboka, w
stroni harują wodorosty. Księżyca srebrny nóż w obłokach, w wychłodłej sali radca Nostic, w lustro przez płomień paszy świecy. Z portretów patrzą nań przodkowie, nie żyli dawno i dalece. Cóż się to Joachimie stało? Jakiż to problem właśnie prosty, że tak obladło twoje lice? Przecież ty jesteś radca Nostic, najtęższa głowa średniostisku. Zwyczaj był stary. Zapoczątkował go jeszcze jego pradziad Kaspar Nostic, który słynął z chciwości. I dla majątku ten Kaspar ożenił się z daleką krewną cesarską Walpurgią. Myślał, że krewna cesarza to bogata. Dlatego w ogóle nie patrzył, że jest i stara, i brzydka, i głupia. Skusiło go to bogactwo. Kiedy się ożenił, okazało się, że wcale go nie miała. No, zbrzydła mu od razu podwójnie. Ale już było za późno. Często wyjeżdżał z zamku, żeby tylko nie patrzeć. Pewnego razu, jak wrócił, zastał ją w łożu. Leżała nakryta po same oczy i nie chciała wychodzić. Kiedy dostrzegł, że na czole ma ciemne plamy, przeraził się, bo myślał, że tu zaraza dotarła do zamku. Kazał szybko zawołać medyka. Tamten, jak spojrzał, zaraz się roześmiał. Ona jest w ciąży, mój, są te plamy. I zdrada się wydała. Kaspar pał wtedy furię. Służby kazał wywlec ją z łoża, zaprowadzić do studni i tam wrzucić. Bo tu w zamku było 6 studni, także tam jedno mogli bez problemu przeznaczyć. Kiedy ją tak wlekli do tej studni, zdążyła się jeszcze okrutnie zemścić, bo rzuciła klątwę. Przekleła cały ich ród, wszystkie pokolenia. I od tej pory przestały się tu wieść w szczęściu małżeńskim. Te żony przez tą klątwę w żaden sposób nie potrafiły być wierne. Już w pierwszym pokoleniu tak się zdarzyło, że jeden z nich wrócił za szybko z polowania i złapał żonę z woźnicą. Śmierć nie ma włosy z wodorostów i oczy zeszłorocznych ostów. Mieszkali jej w głębokiej skale, gdzie słońce nie dociera wcale. Listowie zwiane przez lat wiele grubym dywanem tam się ścieli. Śmierć często kąpie się w jeziorze, gdzie martwe ryby łowić może. W zmierzchu albo u poranku zanosi połów swój do zamku, gdzie pieści końcem czarnych skrzydeł postaci starych malowideł. Joachim siedział taki przerażony. Żonę bardzo kochał, ale z drugiej strony musiał być podporządkowany kodeksowi ich rodu. Na dodatek dookoła ze wszystkich stron wpatrzyły się w niego portrety przodków. Rano ugiął się pod spojrzeniami, zdecydował, że honor jest ważniejszy. Też kazał to żonę zaprowadzić do studni, a to dziecko tutaj nad kominkiem za ścianą zamurować. Od tej pory często w nocy słychać płacz dziecka. Kiedy ono płacze, pojawia się tu w zamku tajnym wejściem biała dama, duch pięknej Ulriki. Kiedy noc się nad czochą zamyka, w dzban jeziora przelewa cień, przez dziedziniec przebiega Ulrika. Mocne biegnie,
myślimy. Synek płacze. W rycerskim sali wychłodzony jak skalny loch. Nosticowie się wszyscy zebrali przy kominku, skąd słychać szloch. A Ulrika na przestrzał, przez ściany, gdzie w kołysce bieleje kości. Cicho, synku. Cicho, kochany. Śmierć niestraszna jest, gdy kocha cię ktoś. W przeciwieństwie do innych zamków, gdzie duchy z reguły są złośliwe, ten jest bardzo pogodny, przynosi szczęście tym, którzy go spotkają. Tak więc warto przyjechać do zamku tylko choćby z tego powodu, żeby tego ducha spotkać.